Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest, śmiało mogę powiedzieć, kobieta z jajami trochę, bo osoba o bardzo, bardzo takim zdrowym podejściu do sprzedaży, zresztą, która jest praktykiem, a nie teoretykiem, co wiadomo, że bardzo sobie cenię, zresztą jak większości moich gości. Przed Państwem i przede mną Anna Burda. Cześć, Aniu. Dzień dobry, cześć wszystkim. I przede wszystkim, Patryku, dziękuję serdecznie za zaproszenie do tego wydarzenia. Do tej inicjatywy społecznej. Tak. Aniu, zacznijmy od tego, od tych standardowego zestawu 7 pytań, bo chcielibyśmy poznać Twoje zdanie, a później mam do Ciebie pytanie bonusowe przygotowane. Jak radzisz sobie w tej sytuacji? 20 osób, obrót spada o 50%. Co Ty robisz w takiej sytuacji? Jakie kroki podejmujesz? Wiesz co, na taką sytuację popatrzyłabym z takich dwóch perspektyw. Z jednej strony popatrzyłabym, jak zachowuje się rynek, jak idzie branża i czy ona również tak leci na łeb, na szyję, a z drugiej strony popatrzyłabym na to, co się dzieje w firmie, ale też w dwóch obszarach. Popatrzyłabym sobie, jak reaguje menadżer i jak reagują ludzie, co się dzieje w tych dwóch obszarach, czyli ze strony menadżera sprawdziłabym, jakie stawiam zadania, jakie stawiam cele i jaka jest egzekucja z mojej strony. A z drugiej strony popatrzyłabym na ludzi, jakie oni mają kroki w tym momencie do wykonania, jakie mają cele i zadania i jak sobie z tym radzą. I nawet jeżeli miałabym zespół 20-osobowy, to ja pokusiłabym się sprawdzić każdego indywidualnie. Czyli rozpisałabym sobie poszczególne kroki, które wykonują i zobaczyła, gdzie u kogo ucieka ta aktywność, gdzie mu ten lek jest niedoszczelniony. Dlaczego tak? Bo mogę mieć parę scenariuszy. Może być taka sytuacja, że w tym momencie, kiedy zmieniła nam się diametralnie praca, czyli nie mamy wizyt bezpośrednich, a tylko i wyłącznie telefon, wideo albo mail, to może być tak, że będą takie style osobowości, które będą miały olbrzymi kłopot już w pierwszym kroku, czyli w podniesieniu telefonu i wykonaniu tego telefonu. Będę miała też takie osoby, które na wizycie bezpośredniej radzą sobie z obiekcjami, ale w trakcie rozmowy telefonicznej nagle stoją przed pewnym blokiem. I kolejną rzecz, którą sprawdzę, żeby zweryfikować, czy w ogóle jest aktywność. Bo może tak być, że taki handlowiec po prostu usiadł przed kocem, włączył Netflixa i nie działa. I często spotykam się z taką sytuacją, że menadżerowie dzwonią i mówią, kurde, Tomek, nie masz wyniku. Wiesz co, no ale właśnie, no to pomóż mi, pokaż, jak mam to zrobić. Czyli nie ma takich punktów też kontrolnych, więc ja też wprowadziłabym te punkty kontrolne. Sprawdzała, jak oni reagują, a to, co uważam jest teraz najważniejsze, no to olbrzymia empatia. Menadżer jest liderem, który powinien się tymi ludźmi zaopiekować i wskazać im tą drogę, bo często jest tak, że my wyznaczamy jako menadżerowie cel, zadania, ale nie pokazujemy jak, więc na pewno tutaj skupiłabym się na tych obszarach i je sprawdziła właśnie z tych trzech perspektyw, czyli rynek, menadżer i handlowiec. No, zgadzam się z Tobą. Zresztą Netflix przeżył rekordową sprzedaż teraz, nie? W tych czasach, więc widać, co ludzie robią. Ale powiedz mi, z Twojego punktu widzenia, jak ten czas mogą wykorzystać branże, które no, są zamknięte z powodu specustawy? Jest taka ustawa, na czym one powinny się skupić, Twoim zdaniem? Dobrze. Powiem Ci tak, oczy świata takiego biznesowego najczęściej mówią o dwóch przypadkach. Czyli branża turystyczna i gastronomia. I oczywiście, że tutaj każdy spadek, a rokowania są, że na przykład w branży turystycznej w tych najbardziej takich epicentrach spadną obroty o 38%, więc to są kolosalne budżety. Natomiast powiem Ci, że ja z olbrzymią empatią patrzę też na inne branże, które w tym momencie mocno tracą. I bardzo często i problemy olbrzymie dużych korporacji, dużych firm, ale też maleńkich biznesów, 1-10-osobowych, gdzie ci ludzie zostają po prostu bez środków do życia. I kogo ja tutaj mam na myśli? Na przykład agencje eventowe, gdzie przecież mamy olbrzymie imprezy, jak wydarzenia sportowe, koncerty muzyczne, ale też mamy maleńkie firmy, które nagle w tym momencie stanęły przed wyborem, co dalej robić. Też tutaj przykład z ostatniego tygodnia, kiedy rozmawiałam, z zeszłego tygodnia, kiedy rozmawiałam z klientką, która prowadzi agencję właśnie eventową. Ja mówię, to co wy w tym momencie robicie? Ona, kurczę, Ania, powiem ci, że mieliśmy taki chaos, w którą stronę iść.
Ale jak zobaczyliśmy, że męskie granie będzie się odbywało online, to stwierdziliśmy, że kurczę, jest tyle imprez, które my mieliśmy zaplanowane i one mogą się dziać online. To jest na pewno jedna droga, co mogą robić. Drugą taką branżą, która gdzieś mnie złapała za serce i gdzie też mają bardzo ciężko, to kwiaciarnie i ogólnie plantatorzy kwiatów. Przykład również z ostatniego tygodnia. Jedna z większych kwiaciarni u mnie w mojej miejscowości, no wiadomo, że zamknięta. Natomiast co się pojawiło na ich poście? Szanowni klienci, jeden z moich długoletnich dostawców, plantator tulipanów, stoi po prostu pod wielkim znakiem zapytania, czy przetrwa. Bo na wiele rzeczy mamy wpływ, ale na wzrost kwiatów nie. Pomóżmy mu, pomóżmy sobie nawzajem. I co się wydarzyło? Wielka akcja, czyli dostarczenie tych tulipanów do tej kwiaciarni, zapisy na dostarczenie jako poczta kwiatowa tych kwiatów w bardzo dobrej cenie. I to pokazuje, że jest mnóstwo branż, które są narażone, natomiast ja jestem zachwycona tym, jak poszukują różnych możliwości dalszego funkcjonowania. Ja mam taki apel do tych firm. Jeżeli tylko masz taką poduszkę finansową, która pozwoli ci wejść w nowe działania, to wykorzystaj ten czas i rozwijaj swoje nowe kompetencje ty jako ty, jako człowiek i rozwij też swój biznes. Bo bardzo często w tym biegu tradycyjnym nie mamy czasu na poszukiwanie nowych możliwości realizowania siebie i biznesu. Super. Zresztą bardzo fajny przykład z tą kwiaciarnią, bo ja też jestem wyznawcą zasady, że kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. I uważam, że wiele firm, które oczywiście z jakimś wyłączeniem, bo to trzeba powiedzieć sobie, że są obszary, które nie mogą nic biznesowo zrobić, ale one mogą postawić rozwojowo z kolei. Natomiast jest wiele inicjatyw, które firmy mają zasoby i mogą je przerzucić. Zgadzam się w 100%. To powiem ci, że nawet to, co z dzisiejszego dnia, kiedy czekałam na nagranie, dostałam maila od mojego klienta, drukarnia wielkoformatowa. No też zagrożenie olbrzymie, no bo nagle nic się nie dzieje. Pewne rzeczy wstrzymane, projekty zawieszone. No to co zrobili? Przerzucili się na produkcję masek, takich tytanowych, plastikowych. Czyli to pokazuje, że jak chcemy, to jesteśmy kreatywni. Oczywiście, że stres, który nastąpił te 4 tygodnie temu, każdego na moment sparaliżował. To jest naturalne. Natomiast ważne, żeby odblokować, no bo jak ssaki mamy? Jak jest zagrożenie, to my nie myślimy o tym, bądź kreatywny, tylko przeżyj. Najważniejsze, jak to już się okrzepnie w nas, to szukać tych pomysłów i wrócić do swojej kreatywności. Super. A jak zarządzać się zespołem? Jak motywować ludzi w tych sytuacjach kryzysowych? Jakie jest twoje zdanie? Wiesz co, dla mnie to jest bardzo mocno powiązane z tym pierwszym pytaniem, bo wychodzę z założenia, że warto podejmować działania prewencyjne, żeby nie trzeba było gasić pożarów. Więc ja tutaj mam takie założenie, że jestem jako menadżer i wspieram, czyli jestem empatyczna, otaczam ciebie opieką, ja ci pokazuję jak, jestem dla ciebie, natomiast również wymagam. I uważam, że te dwa elementy powinny być właśnie wdrażane przy takich sytuacjach, które się dzieją i zarządzać w ten sposób. Bo siła zespołu jest w tym momencie mocno weryfikowana i siła menadżerów jako liderów. A najważniejsze jest to, jakimi oni będą zespołami, kiedy wszystko wróci do normy, kiedy będą mogli wyjść z powrotem do działania. Tak to sobie wyobrażam. I jak to weryfikować i jak działać? Przypuszczam, że jednym z takich rozwiązań to będzie wyłonienie z zespołu lidera. Takiego, który będzie w trakcie spotkań, nawet wideokonferencji, motywował ludzi i podnosił ich morale. A drugie to bardzo silne zaangażowanie się menadżerów w działania z ludźmi po to, żeby tworzyć rzeczywiście ten zespół, żeby oni mieli poczucie, kurczę, no każdy sobie rzepkę skrobie, tylko jesteśmy razem, a mając takie spotkania z menadżerami, poszukiwanie każdej drogi niekonwencjonalnych nawet pomysłów, bo ja uważam, że kryzys i w kryzysie nie ma głupich pomysłów. Przykład, jedna z firm, która produkuje puszki rybne, konserwy, miała właśnie burzę mózgów. No i menadżerowie z arkazami kminią, to co my w takim razie możemy zrobić? Gdzie możemy szukać tej sprzedaży? I co wymyślili? Odezwali się do Caritasu i zapytali, czy nie potrzebuje produktów. A kto nie potrzebuje w tym momencie jak Caritas? Druga opcja,
gdzie można szukać biznesu i też jakie to są niestandardowe pomysły. Wiadomo, że są przetargi na przeróżne elementy i w tym momencie wiele branż ma braki magazynowe. Więc mam przykład klienta, który obdzwania wszędzie tam, gdzie przegrał przetarg, z zapytaniem, czy jego główny konkurent, który wygrał, jest w stanie realizować zamówienia. Jeżeli nie jest, to proponuje współpracę już bezprzetargowo. Także to uważam, że to są te elementy, na które można zwrócić uwagę. Super. A powiedz mi, bo wiesz, kolebką handlu jest prospecting i powiedzmy sobie teraz o prospectingu. Czy warto, czy nie warto go prowadzić teraz, a jeżeli warto, to w jakiej formie? Wiesz co, to być może wszystkich zaskoczę, bo nie wiem, jakie mają podejście. Ja uważam, że warto. Bo każdy z drugiej strony, jeżeli wyjdziemy z założenia, że ja nie patrzę na ciebie jako na twój biznes, ale ja patrzę na ciebie z perspektywy człowieka i prawdopodobnie możesz mieć takie same w tym momencie wyzwania i problemy jak ja, to jest pierwsza perspektywa. A druga to jest tak z ogródka, z kontaktów dzisiaj. Jak czekałam, żeby tutaj z tobą nagrać nasze spotkanie, zadzwoniła do mnie klientka i mówi tak: Ania, jak tam się masz? No to mówię, jak mam, co porabiam właśnie, że czekam na nasze dzisiejsze spotkanie na wideo. A ona mówi: kurde, bo u nas to jest kicha. Ja mówię: kurczę, Magda, ale z czego to wynika? No bo wiesz co, wielu klientów, których nie domknęliśmy, oni w tym momencie się wycofują naturalnie, bo oni nie walczą o kampanie eventowe, marketingowe, tylko oni walczą o przetrwanie. A ja mówię: kurde, Marta, a powiedz mi, a nie próbowaliście dotrzeć do nowych? Wiesz, Ania, mam taki dyskomfort, jak w takim czasie proponować komuś biznes? Tak otwarcie. Ja mówię: a jak to robicie? No wysyłamy maile, ale wiesz, no, oni pracują zdalnie, więc jak nie odpiszę, no to jest kłopot, żeby się dodzwonić. A Marta, a próbowałaś wysłać taką delikatną wiadomość przez LinkedIna? Kurde, Ania, wiesz co, no tu znowu jest problem, bo jak nie mam go w znajomych, to w kontaktach, to nie mogę wysłać wiadomości. Jak ty sobie, Ania, z tym radzisz? I wiesz co, ja to ci powiem, jak ja sobie radzę. Po prostu jak zapraszam, to daję bardzo krótką notatkę. I mówię tak: szanowna pani, proszę wybaczyć, bo wiele osób nie lubi tego typu informacji na LinkedInie. Natomiast bardzo zależy mi, aby z panią chwilę porozmawiać i sprawdzić, czy w ogóle mogłoby nam być biznesowo po drodze. Może tak być, że uważa pani, że to nie jest najlepszy moment. Natomiast ja, sprawdzając dziś dane, pracując też z firmami medycznymi, farmaceutycznymi, biorę pod uwagę, że taka sytuacja może utrzymać się nawet do września. No i pytanie, czy warto do września czekać, czy warto teraz to sprawdzić. I Marta mówi: kurde, Ania, wiesz co, tak nie robiliśmy, to spróbuję, a co, a udaje się? I ja mówię: wiesz co, no nie zawsze, bo to nie jest magiczna różdżka, ale się udaje. I idąc tym tropem, ja uważam, że warto, tym bardziej pracując z uczestnikami, niezależnie czy na online, tak jak teraz, czy na sali szkoleniowej, moim pierwszym zadaniem wdrożeniowym, którym ma wykonać każdy uczestnik, to jest stworzenie takich top list, czyli tak, top lista 10 klientów nowych do pozyskania, top lista klientów stałych do rozwoju i też często to jest tak: kurczę, Ania, no ale wiesz co, no jak mamy rozwijać tego klienta, jak w ogóle coś proponować, jak ja bardzo często nie mam produktów? Mówię: kurczę, ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. A jeżeli powie: panie Tomku, kurczę, wie pan co, no wziąłbym, ale te niskomarżowe, bo zależy mi na cenie, a jak pan się odezwie do mnie z tymi wysokomarżowymi, o wysokiej cenie, to niestety nie, to zawsze możesz poszukać innych możliwości, ale zostać w dialogu. Najważniejsze to się odezwać i wykorzystać bazę, bo zauważyłam bardzo często, że handlowcy mają bazę, mają ją gdzieś schowaną i to jest taki moment, żeby wrócić do tych klientów. Nawet jeżeli on nam powiedział rok temu nie, to może się okaże, że w tym momencie powie tak. To jest kolejna rzecz. I ostatnia to lista klientów, którą proszę, żeby utworzyć, to są klienci utraceni do odzyskania. I tutaj spotykam się z największym buntem: Ania, ale jak ja mam uderzyć do utraconego i to jeszcze w tym momencie, kiedy jest pandemia i w ogóle wszyscy mają wszystkich dość, bo jednak chcieliby spokoju. Mówię: kurczę, no i tutaj też w zależności, jak ty zakomunikujesz, bo być może akurat w tym momencie on ma problemy ze swoim dostawcą, na konto którego go utraciłeś. A być może jak dobrze to zakomunikujesz, na zasadzie takiej: kurczę, pan co, być może pana zaskoczę, być może to nie jest najlepszy moment. Natomiast no, wydarzyły się pewne sytuacje w naszej przyszłości. Pytanie,
czy my możemy wrócić do rozmów, czy pan uważa, że to jeszcze nie jest najlepszy czas. To są takie trzy drogi, które ja wyznaję w prospectingu i uważam, że prospecting można go nie lubić, ale go trzeba robić. No, święte zdanie na koniec, nie? Taka, wiesz, kolebka handlu, tak, to jest akurat prawda, można go nie lubić. Wiesz, z tym lubieniem lub nielubieniem, to jest trochę tak, że ja często powtarzam, że handlowcy łapią takie leniwe nawyki. Ja nie chciałbym, żeby to, wiesz, żeby to zabrzmiało bardzo źle, ale jak sobie śledzę, co robią handlowcy przez cały dzień, najczęściej wychodzi mi na to, że oni wykonują te działania, które lubią i które ten. Jeżeli powiesz handlowcowi, zadzwoń przy mnie do klienta i nie określisz ram, jaki to ma być klient, to stawiam stówę, że 9 na 10 handlowców dzwoni do klienta, z którym się zna, z którym się lubi albo który od niego regularnie zamawia. Natomiast być może jeden z 10 się wyłoni, który powie, dobra, kurczę, wiesz co, to ja w sumie przy tobie zadzwonię, bo ja go nie mogę pozyskać, ale sprawdzimy, jak mi wyjdzie, wiesz, przy tobie. To jest taka mała dygresja. Aniu, a jak ty widzisz, wiesz, te wskazówki w trybie pracy home office? No bo nie oszukujmy się, ja się cały czas śmieję, że my jako trenerzy mamy trzy biura. Mamy biuro w domu, biuro w samochodzie i biuro w hotelu, bo tak często jest, jadąc z miejsca na miejsce. Natomiast wiesz, wszedł trend tego home office, wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Jakie wskazówki możesz im polecić, żeby ta praca przebiegała efektywnie? Wiesz, to pewno to, co teraz powiem, nie będzie odkrywcze. Natomiast no, każda zmiana, a teraz nie, no, niebywale wiele mamy tych zmian, powoduje dyskomfort. I tak jak wcześniej też powiedziałam, w zależności jakie mamy dyski na pokładzie jako pracowników, jakie to są style osobowości, tak one będą się w tym odnajdywały na różne sposoby. Będą takie osoby, które się nam zblokują, a będą takie, które w tym odnajdą się naturalnie, po prostu przejdą z zadania do zadania. Takim przykładem, jak można się odnaleźć, jest dla mnie zaprzyjaźniona szkoła, edukacja dla dzieciaczków poza lekcyjna, jeżeli chodzi o dzieciaczki przedszkolne i wczesnoszkolne. Ma ona 20 placówek w Polsce. I kiedy dostaliśmy w środę, chyba tam 12 czy 11 marca informację, zamykamy szkoły, zamykamy również placówki edukacyjne pozaszkolne, no to nagle, kurczę, no tak naprawdę stoimy na krawędzi, jeżeli chodzi o właścicieli tych placówek i osoby tam zatrudnione, no bo co robić, no jak my nie możemy stacjonarnie, a tylko przecież tak potrafimy. I to, co się zadziało najpiękniejszego, to te 20 placówek odnalazło się w tej sytuacji i oni w tym momencie stworzyli program, który dystrybuują do wszystkich firm w Polsce na zasadzie opieka online nad twoim dzieckiem, tak żebyś ty mógł realizować swoje zadania biznesowe, a my zajmiemy się twoim dzieciakiem przez internet. I to jest dla mnie przykład, jak można sobie poradzić i szukać drogi i możliwości. Nie bójmy się tego, zwijajmy nowe kompetencje i szukajmy nowych obszarów. Okej. No dobra, ale mamy też w wyniku sytuacji obecnej trochę taką małą redukcję, znaczy no małą, no jeszcze ona póki co jest mała, mimo że procentowo wygląda już trochę okazale. Natomiast no są ludzie, którzy tracą pracę, może w ten sposób. I co można im polecić? Wiesz co? I tutaj myślę, że znowu nie powiem nic odkrywczego. Ponieważ takiej osobie i to się dzieje u mnie na LinkedInie, na mailu, na Messengerze, na prywatnym koncie na Facebooku, jak widzę, że odzywają się do mnie osoby, które dawno ze mną nie miały kontaktu, a nagle w tym momencie do niego wracają, na przykład to są uczestnicy szkoleń czy trzech, dwóch roku, to mam takie 90% przekonanie, że w kolejnej wiadomości będzie prośba o pomoc w znalezieniu pracy. I to się dzieje. Ja tym osobom mówię tak, szukaj tak jakbyś szukał nie w czasie pandemii. Tak jakby to był normalny czas. Siej szeroko, jak najszerzej. Po znajomych, poczta pantoflowa, na Facebooku, na LinkedInie. Odezwij się do agencji pośrednictwa pracy, bo są otwarte rekrutacje. Rekrutacja przecież nie trwa miesiąc, tym bardziej na wyższe stanowiska. To są etapy rozłożone bardzo mocno w czasie. I ja uważam, że dla rekruterów to jest w tym momencie bardzo dobry czas, bo oni mają możliwość pozyskania też dobrych ludzi na rynku, niezależnie z jakiego działu, czy z działu sprzedaży, czy z działu produkcji, planowania, logistyki. Także tutaj nic odkrywczego, natomiast działajcie bardzo szeroko i bardzo świadomie,
Mam przykłady, pracuję z dwoma firmami rekrutacyjnymi i widzę, ile tam jest otwartych rekrutacji, niekoniecznie tylko i wyłącznie na ludzi produkcyjnych, których w tym momencie mamy najwięcej zwalnianych, ale są otwarte również rekrutacje na inne stanowiska. Trzeba działać. No, jest to bliskie mojej wypowiedzi, nie? Że z siedzenia na tyłku jeszcze nikt pracy nie znalazł i to jest taki trochę też czas, być może, żeby zrobić sobie też rachunek sumienia, to też powiedziałem o tym, że czy w ogóle to, co robiłem do tej pory, czy to jest, wiesz, praca dla mnie, to dla wielu to może być szansa, zresztą zawsze tak jest. A co z pracodawcami? No, pracodawcy też... W wyniku różnych czynników i tutaj niekoniecznie mówimy o czynnikach tych, wiesz, dyscyplinujących, czy muszą zwolnić swoje osoby. Co oni mogą zrobić, żeby pomóc takim osobom w znalezieniu pracy? Wiesz co, i to fajnie, że powiedziałeś, bo to w zależności z jakiego powodu zwalniają. No bo wiadomo, że jak są jakieś dyscyplinarne albo po prostu nie dowozimy, nie ma planu, no to tutaj no, trudno takiego pracodawcę prosić o pomoc. Natomiast jeżeli patrzyłabym, że jest to redukcja etatów z różnych względów, które w tym momencie no niestety dzieją się, głównie w firmach produkcyjnych, gdzie hale w niektórych branżach pustoszeją, chociaż ja wychodzę z założenia, że gospodarka to jest system naczyń połączonych. Jeżeli my w tym momencie mamy zamknięte restauracje, zamkniętą gastronomię, to co się dzieje? Idziemy do sklepu i kupujemy na przykład więcej warzyw, więcej mięsa, bo go konsumujemy. I to pokazuje, że jest możliwość. Dlatego, kochany pracodawco, jeżeli wiesz, że będziesz redukował swoje zespoły, to nie czekaj do momentu wypowiedzenia. Jeżeli pracujesz z agencją rekrutacyjną, wróć do tej agencji i powiedz, że masz takich pracowników, których z różnych względów musisz usunąć z firmy. Musisz się z nimi pożegnać i pomóż im znaleźć pracę. Daj tą informację wcześniej, a jeżeli również możesz, to wystaw tej osobie list taki intencyjny, napisz dobre słowo o tej osobie i wskaż takie obszary, które będą weryfikowały, dlaczego go musisz zwolnić. Pomóż mu po prostu jako człowiek. No, znowu ładna puenta. No to dobra, ostatnie pytanie, Ania, już takie związane trochę z twoją specjalizacją, bo... Jesteś osobą, która zajmuje się głównie, w tej mierze pracuje na metodyce Sandlera, tak zwanej, popularnej, wiesz, teoretycznie popularnej w praktyce. Ja mam wrażenie, że nawet ci, co o niej słyszeli, to jej nie kumają. Przynajmniej tak z moich obserwacji wynika, że wiesz, naruszył cała masa mitów i ludzie albo nie potrafią z tego narzędzia korzystać, albo nie chcą z niego korzystać. I gdybyś miała zrobić taką małą reklamę tej metodyki Sandlera, czym ona się wyróżnia od reszty? Dla kogo być może ona jest? Co możesz o niej więcej powiedzieć? Okay. To tak, przede wszystkim jest to praca na podstawach. I tak, na ten moment nie mam pojęcia, czy to, co o czym opowiem, przybliży bądź oddali sceptyków, a tych, którzy są zakochani, tym bardziej ukocha ta metodyka, a oni metodykę. Natomiast ja wyróżniam trzy takie elementy, które będą ją wyróżniały. Pierwsze to jest metodyka, metodologia pracy. To, na co zwracamy uwagę, czyli budowanie takiej relacji, która jest relacją wprost. To tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ja na to mówię, bądź miły, ale asertywny, czyli to jest takie miodem i w mordę, ale daj temu drugiemu człowiekowi przestrzeń, żeby nie było tego nacisku, bo jak sami reagujemy, kiedy idziemy na przykład do sklepu i coś sobie oglądamy i nagle wyskakuje pani ekspedientka, w czym mogę pomóc? Dziękuję, na razie oglądam. A myślimy, zostaw mnie w spokoju. Tutaj jest ważna ta możliwość dania przestrzeni drugiej stronie, żeby ona się nie wycofywała. Więc na pewno relacja, na pewno też odejście od języka korzyści, a wejście w język bólu i taka bardziej pogłębiona analiza potrzeb, bo bardzo często, i tutaj nie dyskwalifikuję żadnej metodyki, natomiast bardzo często rozmowy handlowe są prowadzone już na poziomie racjonalnym, gdzie już kryteria wyboru są doskonale określone przez klienta, on doskonale wie, co weźmie, za ile weźmie i od kogo weźmie. Natomiast poniżej są pewne dyskomforty i to, co pokazujemy pewną sekwencją wręcz zdań, pewną sekwencją dotarcia do emocji, jak sprawdzać, czy ta osoba ma jakiś dyskomfort i czy ja na ten dyskomfort mam rozwiązanie. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ja nie mam rozwiązania, to ja nie będę komuś sprawiała bólu, jeżeli wiem, że go nie uratuję. To jest na pewno ta ważna rzecz w metodyce. Kolejna to sprawdzenie budżetu, to co ty mówiłeś. Czyli dla mnie budżet
to nie jest tylko pieniądz jako maniana, ale będę miała też bardzo ważny element jako gotowość i motywację do zainwestowania we mnie. Bo przykład, jeżeli jestem na spotkaniu coachingowym w terenie, jadę z handlowcem i stoimy z Piotrkiem pod przepiękną fabryką mebli, a my sprzedajemy gwoździe i młotki i tarcze. I mówi do mnie Piotrek, wiesz co, kurczę Ania, powiem ci, że on tu znowu nie weźmie. Ja mówię tak, ale dlaczego? No bo on mi 2 tygodnie temu powiedział, że on nie ma kasy. Ja mówię, chłopie, jak mi jest go bardzo żal. Przepiękna fabryka, tabliczka dofinansowania z Unii Europejskiej. I on nie weźmie? No to kurczę, plajta. Nie, coś tanie, nie plajta. On miesiąc temu podpisał umowę z IKEA. Ja mówię tak, stary. No to w takim razie on kasę ma, tylko nie ma motywacji, gotowości, żeby zainwestować w ciebie, kupić od ciebie. Mhm. Więc to jest kolejny element bardzo ważny w metodyce. Tutaj można by było, ja uwielbiam tą metodykę, kocham ją, bo nią pracuję i ona pracuje ze mną. Natomiast to, co wyróżniają też nasi klienci, to proces wdrożenia. Czyli to nie są szkolenia jednodniowe, tylko rozłożone w czasie, gdzie są przerwy, i między tymi modułami realizujemy zadania wdrożeniowe na żywym organizmie, czyli na kliencie, co ja właśnie realizuję na tych top klientach. Co bardzo często kończy się tym, że jeszcze w trakcie projektu 4-miesięcznego, półrocznego pozyskujemy sprzedaż, pozyskujemy klienta bądź go rozwijamy. I ostatnia rzecz, to sobie tak myślę, że to są właśnie te zadania, które każą naszym handlowcom myśleć o metodyce i dzięki temu oni ją poznają. Bardzo często jest tak, kurczę, wiesz, Ania, ale ja tego nie zrobię. Ja mówię, bo trochę się boję. Ja mówię, ale dlaczego? No bo jak on pozna, że ja nie zrobiłem tego tak, jak powinienem, ja mówię, to zadzwoń do mnie. Ja przecież jestem dla ciebie dostępna między modułami. Zróbmy to razem. Także myślę, że to są takie najważniejsze wyróżniki. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałam, nie mam przekonania, czy one trafiają, bo nie będzie metodyka trafiała do każdego. I to jest osobisty wybór każdego menadżera i handlowca. Wchodzę to i tak chcę działać, albo nie wchodzę. No to trochę tak, jak powiedział Henry Ford, nie? Że jeśli myślisz, że możesz coś zrobić lub że czegoś nie możesz zrobić, to w obu przypadkach masz rację. Dokładnie tak. Tak jest trochę z metodykami, z technikami sprzedaży czy z technikami negocjacji, że ja też wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś z automatu nie wierzy, to znaczy, że on kanibalizuje tą metodę czy tą technikę już w zarodku i on nie będzie jej stosował, nie będzie chciał, jeżeli on się sam do niej nie przekona, to, no to niestety, no to nie będzie dla niego i ma rację, nie jest to dla niego w tej sytuacji. Aniu, zgodzę się. Ja ci ślicznie dziękuję za spędzony czas, za to, że chciałaś się podzielić swoimi cennymi wskazówkami i swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że uczestnicy wyciągną, na ci, którzy będą to oglądać, będą wyciągnąć z tego jak najwięcej. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało kierujcie je pod tym filmem. Mam nadzieję, że Ania włączy się aktywnie do dyskusji. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję. Tobie przede wszystkim jeszcze raz, że mnie zaprosiłaś do tej inicjatywy. Wam, kochani, że to oglądacie i tak jak Patryk powiedział, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia bądź wątpliwości albo chcielibyście wsparcia, to piszcie, a być może poznacie moje ulubione sformułowanie, ulubione powiedzenie, które znają moi klienci, czyli dobrze, jest dobrze! Okej, okay, super. Ślicznie ci dziękuję, trzymaj się gorąco, do zobaczenia. Cześć! Cześć!